Dzień dobry Państwu, witam na portalu Radomsko24. W temacie gościem Państwa i moim dzisiaj na portalu jest Pani Anna Kapuściarek. Witam serdecznie. Dzień dobry, Prezes witam. Z Uniwersytetu III wieku wiem więcej. To już miesiąc minął, gdy studen studenci rozpoczęli nowy rok akademicki w Uniwersytecie. Barwne rozpoczęcie roku akademickiego. I co? I teraz ciężka praca, tak? Jak na studentów przystało. No, z pewnością. Chociaż taryfa ulgowa jest ze względu na, powiedziałabym, dojrzały wiek. My już rozpoczynamy trzynasty rok działalności. Były to lata bardzo bogate. Wiele się działo i wiele się dzieje. Ja zanim przejdę do meritum, chciałabym scharakteryzować seniora XXI wieku. Bo wbrew stereotypom. Senior XXI wieku to osoba aktywna, zaangażowana, otwarta na świat, ludzi, inne kultury, osoba, która uczy się języków obcych i obsługi komputera, która Tańczy, ma swoje chodzi na basen. też, która ma swoje pasje i zainteresowania i z powodzeniem je realizuje. Ale bardzo I... często potrzeba chyba jakiegoś takiego bodca, żeby to z tego seniora faktycznie wyciągnąć i go zaktywizować. Czy nie? Tak. Tak zgadzam się. Zresztą ja myślę, że bodziec potrzebny jest każdemu, a seniorom może szczególnie. W każdym razie my liczymy, że gdzieś jeszcze może drzemie potencjał niezagospodarowany przed telewizorem. Ktoś, kto jeszcze nie przeżył przygody z naszym uniwersytetem i tych serdecznie zapraszamy. A program mamy bardzo bogaty. Jak dużo, jak dużo osób pilnie właściwie to jest to liczba, która oscyluje wokół Setki od samego początku, bo albo przekracza 100 osób, albo jest poniżej setki, ale wokół 100 zawsze oscyluje. To ten program musi być bardzo napięty, duży i duża rozpiętość, bo jeżeli 100 osób, to poszczególne grupy biorą w odpowiednim chyba czasie udział w różnych zajęciach. Staramy prawda? się, żeby zajęcia się nie zazębiały i nie no kolidowały. Nie zawsze się to udaje ponieważ tych zajęć mamy bardzo dużo, codziennie, po kilka godzin. Więc siłą rzeczy czasami jest dosłownie na styk. Nie, ale staramy się, żeby mimo wszystko te różne i zainteresowania, i godziny jakoś rozdzielać, żeby wszystkich zadowolić. A chciałabym powiedzieć, że my jako jedyna organizacja w mieście prowadzimy politykę senioralną, rozumianą jako przemyślane, długofalowe działania ukierunkowane na tak zwane godne starzenie się czyli aktywne, zdrowe i twórcze. A które z tych zajęć, które Pani wymieniła, ja też tutaj. Zajęcia komputerowe, wykłady z psychologii, historia, trening umysłu, zajęcia na sali czy na basenie, które z nich cieszą się największym powodzeniem, a do których trzeba w pewnym stopniu no, tych seniorów zachęcić. I znowu powiem, że jako jedyna organizacja w mieście stawiamy nie tylko na rozwój fizyczny, ale na rozwój intelektualny. I przyznam się, że tam, gdzie zajęcia wymagają większego wysiłku fizycznego, tam czasami potrzebny jest mocniejszy bodziec. Yy, może też więcej trzeba włożyć energii w namówienie kogoś, żeby na te zajęcia przyszedł i zobaczył, jak bardzo są ciekawe. A jak z parytetami? Yy, no, z, zdecydowanie jest to feministyczna organizacja. Mamy bodajże około 10 panów, więc jeden do dziesięciu. No to chyba to jest pewien taki, no malutka porażka, prawda? Czy, czy to, to jest. Czy to nie jest wina pań? To nie jest wina pan, pani zdecydowanie. To wynika. Z charakteru panów, którzy nie są tak otwarci i rządni poznawania świata jak panie, wolą siedzieć w zaciszu domowym, bądź też może coś majsterkować w domu. Natomiast panie chcą poznawać świat, chcą się rozwijać, są ciekawe tego to świata. Ja bym teraz zapytał tak, zaproponował, jakie by pani użyła argumentów do seniorów, Panów seniorów, którzy nas teraz oglądają, żeby ich zachęcić, żeby faktycznie odwiedzili. Panowie, jest bardzo dużo ciekawych pań wśród nas, które chciałyby was zagospodarować. No, Przychodźcie. Sześć, mówi, <grym> mówi, pa, mówi pani, sześciu mężczyzn jest. Nie? nie, dziesięciu. dziesięciu na sto. Tak. Z, no to naprawdę jest to duża różnica. Mam tu przed sobą, Pani Jano, certyfikat złoty profesjonalny Uniwersytet III wieku, to jest. profesjonalnego działania. profesjonalnego działania dla Stowarzyszenia Rady Uniwersytet III wieku, mniej więcej w Radomsku. To jest. Szanowni Państwo, taki certyfikat mhm. jest bardzo trudno zdobyć. Właśnie chciałem się spytać. Jest w tej chwili około 600 uniwersytetów działających w Polsce. Przed pandemią było około 700. Liczba zmalała na skutek właśnie pandemii. I organizacje senioralne, a konkretnie uniwersytety III wieku są skupione w federacji. Jest to federacja z siedzibą w Nowym Sączu, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW z Siedzibą w Nowym Sączu. I właśnie ta federacja wydaje takie certyfikaty. Taki certyfikat jest ogromnie trudno uzyskać. Trzeba spełnić, to I to jest cała broszurka opisująca, jakie zajęcia, jakiego typu, ilu musi być wykładowców, o jakim charakterze muszą być zajęcia, jakie dyżury muszą być. Być, jakie musi mieć biuro federacja, jakie projekty musi realizować, nie, nie federacja, przepraszam, tylko uniwersytet. Więc tych obwarowań, tych wymogów jest bardzo dużo. Przyjeżdża komisja certyfikacyjna i po kolei wszystkie dokumenty bada, przeprowadza rozmowy, czy jesteśmy już gotowi na taki certyfikat. Myśmy pierwszy otrzymali po pięciu latach działalności. Był to certyfikat srebrny, ponieważ. I jeszcze wtedy nie realizowaliśmy projektów na... Obszarze całej Polski, mhm. bo były to tylko projekty miejskie, a trzeba mieć projekty na dużo wyższym obszarze, że tak powiem. I nie mieliśmy biuletynu wydawanego, czy też jakiegoś innego periodyku wydawanego regularnie. W tej chwili te wymogi wszystkie spełniliśmy, stąd złoty certyfikat. I tu kolejne, kolejne przykłady działalności. Czyli budżet obywatelski. Tak. Wzięliście udział w budżecie obywatelskim. Zadanie to senior z kulturą i sztuką. Za pan brat, żeby nie być go osobnym, to bardzo państwa zaprezentuję również. Tak, to jest nasze najnowsze dzieło, najmłodsze dziecko. W minionych latach uczestniczyliśmy w budżecie miejskim. Z powodzeniem zresztą były to zajęcia komputerowe, zajęcia językowe. Zajęcia komputerowe zapobiegają wykluczeniu. Natomiast zajęcia językowe są o tyle potrzebne, ponieważ... Członkowie nasi podróżują. Podróżują po świecie, ale mają też rodziny gdzieś tam w różnych krajach, mieszkające lub też panie podejmują się opieki nad osobami starszymi. I stąd potrzeba nauczania języka. Więc z takimi projektami w ramach budżetu obywatelskiego wcześniej występowaliśmy tutaj na terenie naszego miasta. Natomiast w tej chwili wystartowaliśmy w budżecie wojewódzkim i udało się i cieszę się to już z tego półka, tak bym to określił. zdecydowanie. Czyli co tylko życzyć teraz żeby to wszystko udało się zrealizować Natomiast Proszę mi powiedzieć, bo dużo wymieniliśmy tutaj tych zajęć, ale były też takie zajęcia, które, no, tak mówiąc, kolokwialnie umarły z natury, czyli nie było za dużego zainteresowania seniora, seniorów różnymi takimi, takimi na przykład zajęciami. Były takie? E, powiem o jednych zajęciach, natomiast my staramy się wprowadzać pewne zmiany, tak zwany. Stosować tak zwany płodozmian. Kiedyś były zajęcia z historii sztuki, kiedyś były z literatury. To nie dlatego ich w tej chwili nie ma, że znudziły się bądź było małe zainteresowanie. Nie. Po prostu zajęć mamy bardzo dużo. 30, około 30 godzin tygodniowo to jest, to jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że niewielka grupa jest osób, które są bardzo aktywne i chodzą na wiele zajęcia, a niektóre osoby sobie tylko wybierają. Więc te, które uczestniczą w tak wielu zajęciach, Zajęciach, no to jest pewien przesyt dla nich. Stąd też nasza decyzja, żeby pewne przedmioty wycofać i żeby do nich wrócić po jakimś czasie. No między innymi tak było z historią sztuki. Zrobiliśmy eksperyment i zaproponowaliśmy zajęcia ze smartfona w ujęciu jeden na jeden. Czyli jeden senior... A z drugiej strony był to uczeń technikum elektrycznego, elektronicznego. No i przyznam się, że nie wyszedł nam ten projekt, ale to z winy naszych seniorów. Byli, myślę, za mało zmotywowani, troszkę może nie wiedzieli o co pytać, troszkę się poczuli bezradni, a młodzież była gotowa, żeby służyć nam pomocą. I to był, to był projekt, który chwilowo no niezbyt cieszył się dużym zainteresowaniem powiem tak to w takim razie czego w tym nowym roku agatymickim seniorom życzyć dużo sił dużo zdrowia i dużo ciekawości świata to właśnie tego drodzy seniorzy radomszczanie życzę wam no i z dalszych sukcesów w pracy Dziękuję bardzo. Trzeciego Wieku. Dziękuję Pani bardzo za przybycie, za rozmowę na portalu Radomsko24. Była to rozmowa oczywiście w temacie. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam poniedziałek, środa, piątek, 19.45. Irek Staszczyk. Do usłyszenia i do zobaczenia.